Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was dziś, 9 grudnia 2022 roku, po raz 999 w codzienniku biblijnym. Tak, na początku pandemii, czasu, który przyniósł nam wielkie ograniczenia w przemieszczaniu się, ale również spotykaniu się, gdy zamknięto nasze kościoły, nie mogliśmy spotykać się z tymi, którzy byli spragnieni Bożego Słowa, kontaktu z tym Słowem i sakramentami. Użyliśmy platformy, która już istniała dzięki księdzu Andrzejowi Wójcikowi, księdzu Janowi Kurce, chrześcijańskiej telewizji internetowej. Spotykamy się w tej przestrzeni, w internecie, po dzień dzisiejszy, dlatego że to, co było takim bardzo małym zaczynem, urosło. Zaczynaliśmy od 100, 200 oglądających każdy codziennik. Dziś tych osób jest około 800, 900, czasami nawet 1000. Cieszymy się bardzo z tego, że jest taki głód Bożego Słowa, jest taka chęć słuchania tego, co nas wzmacnia i co nas buduje, ale też i pogłębia naszą wiarę. Dlatego dziś zapraszam Was również w tym 999 odcinku, abyśmy się wsłuchali w Słowo Boże. Pierwsze z tych słów zapisane jest w Księdze proroka Izajasza w 53 rozdziale, 4 wersecie. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. A w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 3 wersecie czytamy: pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Za moimi plecami w tle możecie zaobserwować choinkę jako symbol, coś, co kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, czyli początkiem ziemskiej działalności Chrystusa, ale również i krzyż, który jest tym punktem kulminacyjnym w Jego dziele zbawienia. Krzyż Golgoty, na którym Jezus oddaje swoje życie za każdego człowieka. Praktycznie każdy dzień, od początku aż do końca, jest dniem, w którym ludzie odrzucali Chrystusa. Najpierw nie znalazł dogodnego miejsca, aby przyjść na ten świat, rodzić się w stajni. Później, gdy rozpoczyna swoją działalność i nauczanie, odrzucany jest przez rodzinę, która chce go jak gdyby ewakuować spośród tych osób, do których poszedł i które nauczał, myśląc, że cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne. Poprzez odrzucenie poprzez arcykapłanów uczonych w piśmie, czyli tych, którzy znali choćby słowa proroka Izajasza, którzy je czytali, którzy może potrafili je wyrecytować na pamięć, a jednak nie uwierzyli, że ten, który stoi przed nimi, jest Synem Bożym, jest tym Mesjaszem, który został przez Boga przyobiecany i dany w czasie, w którym Jezus był tu na ziemi. Jezus wycierpiał bardzo wiele, aż po sam krzyż. A apogeum tego cierpienia, odrzucenia, były czasy od Wielkiego Czwartku aż do Wielkiego Piątku. Pohańbiony, zraniony za nasze grzechy. Poszedł, aby wypełnić wolę Ojca, miłość Jego względem nas, umrzeć za każdą i każdego z nas, abyśmy mogli być wolnymi. Czy doceniamy te dary? Czy teraz w czasie Adwentu chcemy też słyszeć o śmierci Chrystusa? No bo przecież po to Jezus tu przyszedł, aby każdy z nas mógł odczuwać tą wielką, wspaniałą, nieograniczoną dla nikogo miłość Boga. Zechciejmy, moi drodzy, w tym czasie, w którym nastrajamy się tak bardzo pozytywnie i chcemy w sposób inny, wspanialszy niż każdy do tej pory dzień przeżyć to, co będzie nam dane już za kilkanaście dni, zechciejmy też pomyśleć, dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak Bóg pokierował drogami Chrystusa. Albo dlaczego tak wielu ludzi odrzuciło Go. Dlaczego tak wielu ludzi nie uwierzyło w Niego. Bo to jest problem również i dzisiejszego świata, nas żyjących w tej czasoprzestrzeni. Tak wielu odrzuca Chrystusa, tak wielu Nim gardzi, tak wielu nie chce przyjść do Niego, pomimo tego, że dokonał dla nas tak wielkich rzeczy. Może to też czas dla nas, abyśmy ruszyli i zadziałali, zaprosili tych, którzy gdzieś się zgubili, którzy gdzieś zabłądzili, którzy zeszli z tej drogi poznania i pogłębiania wiary,
którzy oddalili się od Chrystusa, zaproszenia do społeczności Kościoła, do społeczności modlitwy, do społeczności przeżywania Bożego Słowa, choćby w tych krótkich formach w naszym codzienniku biblijnym? Pomyślcie o tym. Życzę wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia, kolejnego dnia Adwentu. Niech Pan Bóg was strzeże, niech ma w swojej opiece. Pomódlcie się za nas prowadzących codzienniki również. Amen. Do zobaczenia. Z Bogiem.